Muszę ci to powiedzieć, uwielbiam cię, po prostu cię uwielbiam. Tak oficjalnie. No, zaczęło się. No to my bracia, no. Trochę tak, ale no, wiesz, tak. Chociaż podobieństwo, no jest jakieś. Stronisz trochę od mediów, Dawid, prawda? Wiesz co, w stronie, bo to mnie zawsze wprowadza w taki dosyć nerwowy stan. Nie jest to moja przestrzeń. Ja nigdy w niej nie, nigdy w niej nie uczestniczyłem na tyle, żeby ją jakoś tak oswoić. I nadal jest to dla mnie jakaś sytuacja stresująca, której ja się muszę odnaleźć. No i na tyle, ile mówię. To też jest powód, dla którego jakby unikam takich miejsc. Ale nawet jak film Jestem Bogiem był filmem... Jezu, no to był film przełomu stuleci. To było gigantyczne dzieło. Wreszcie prawdziwa opowieść nie o muzykach, o młodych ludziach. O bólu, o gorączce życia. Już będziesz pił? No jak jesteś Bogiem, no to... No, to jest woda święcona z Lichenia. O, patrz, no. Taki gospodarz, pach, pach, pach. Nie. Ojciec. Tata. Musisz dolać? Ja bym poprosił. Proszę. Chodzi mi o to, czy pokusa popularności to jest coś... W twoim świecie, w katalogu twoich wartości to jest coś słabego, czy coś, czemu programowo nie ulegasz? Nie ulegam temu programowo, ale też to jest, uważam, że jeżeli człowiek nie ma nic do powiedzenia, no to, to gdzie ja mam iść i rozmawiać i no powiem, no robić z siebie głupka, no. No do mnie. Do mnie, Dawid! Dlatego przyszedłem. Dawid, do mnie! Gdzie, jak, gdzie? Dobrze, twoi koledzy... Ja szalenie cenię ludzi, którzy tutaj do ciebie przychodzą i... Ja bym chciał, żebyś trochę mnie jeszcze pocenił. Nie no, ale to wiesz, to zawsze jest tandem, nie? Tak, tak no jak właśnie. Z tatą. No tak, tak jak z tatą. Bo to tata dzisiaj dźwigał poziom rozmowy, a ja się podciągałem po prostu. A ciebie podrywają dziewczyny? Jakoś tak niespecjalnie zauważyłem to. Może za mało wychodzę. Bo ty jesteś takim kameralnym człowiekiem z tego, co się zdążyłem dowiedzieć. Lubisz być lubię, u siebie. Lubię, tak. Sprawdzonym towarzystwie tak. Nie, no, to się też to się też zmienia. Dawid jest fantastycznym zawodowcem. Dawid jak pracuje, to pracuje. To trzeba powiedzieć, naprawdę. No, kiedy myśmy pracowali nad tym filmem, nad Ostatnią Rodziną, to był przykład, Dawid był przykładem tego, jak powinno się pracować. To był totalnie zaangażowanym, był człowiekiem z taką energią wchodzącym na plan. Z taką wyobraźnią. Nie pogadacie. Ojca ze sobą. Zaangażowanie nie, bo było pomocne dla ja nas. Akurat odwrotną. To było po prostu coś zupełnie niezwykłego. I to zderzenie tych trzech, mówię też o Oli, tych trzech różnych przecież osobowości artystycznych potoczyło się pięknie. Każdy z nas znalazł miejsce swoje w tym trójkącie, że się tak wyrażę. I muszę to też powiedzieć, prawda? Pewien szacunek, tak Dawida do mnie, czy mój do Dawida, do Oli. To się czuło i myśmy to wiedzieli. I ja to czuję z ekranu, kiedy oglądam sceny, czy cały film. To była piękna, wzorowa praca, naprawdę. I Janek Matuszyński prowadził to w sposób wzorowy. Tato, chcesz usiąść tutaj? Nie, ale w mojej ojczyźnie jest wolność, w związku z tym mam prawo powiedzieć to, co myślę.